Dzisiaj spotykamy się we właściwym miejscu i we właściwym czasie. I przekażę w Twoje dłonie klucz. 128 klucz. Tym razem do radości życia. Nasze dzisiejsze 128 spotkanie uważam za jedno z najważniejszych. Dokładnie teraz możesz przyjąć ten klucz i otworzyć kolejne drzwi do spełnionego, bajkowego, wyśnionego życia. Możesz jednak przyjąć ten klucz i odłożyć go na później, gdy poczujesz tą gotowość, by dokonać pozytywnej zmiany i przemiany. Dzisiaj towarzyszą nam wszystkie żywioły i to spotkanie będzie bardzo dynamiczne i bardzo wyjątkowe. Naszą 128 ceremonię chciałabym rozpocząć od kilku pytań. Odetchnij więc głęboko i szczerze udziel odpowiedzi. Kim naprawdę jesteś? Skąd pochodzisz i dokąd zmierzasz? Dlaczego jesteś tutaj na Ziemi dokładnie teraz, w tym momencie? Jaką wiedzę skrywasz w sobie? Jakie talenty i umiejętności udało Ci się już aktywować, a jakich jeszcze nie? Czy wykorzystujesz te dary do tego, by Twoje życie było pełne radości, szczęścia, spełnienia, miłości, zdrowia, obfitości? A może jest jeszcze coś, co blokuje Twoją radość życia? Gdzie płynie Twoja energia życiowa każdego dnia? Czy to, co robisz, daje Ci radość, szczęście i spełnienie? Czy też robisz to z obowiązku, bo tak trzeba? A może wykonujesz jakieś czynności nałogowo, bo stały się one negatywnym nawykiem? Dzisiaj, na naszym 128 spotkaniu, otrzymasz wskazówki, by dokonać zmiany i przemiany, by Twoje życie było piękne, pozytywne i każdy dzień był wypełniony radością życia, stuprocentową radością życia. Bo tylko wtedy, gdy czujesz tą radość z tego bycia tutaj i teraz, z tego, kim naprawdę jesteś, z wykorzystania tej wiedzy, którą skrywasz w Tobie i Twoich talentów, tylko wtedy idziesz zgodnie z planem Twojej duszy, zgodnie z Twoim powołaniem. A teraz jest bardzo wyjątkowy czas, gdzie nie można zmarnować nawet jednej kropelki z Twojej drogocennej energii, z Twojej drogocennej wiedzy. Wszystkie te kropelki są Ci potrzebne, by dokonać zmiany w Tobie i aby dokonać zmiany na Ziemi. Bo na pewno dlatego Twoja dusza jest tutaj dokładnie teraz, w tym momencie. Czujesz tą gotowość na nasze 128 spotkanie? Na to, by spotkać się z bardzo wyjątkowym przewodnikiem, który z pewnością jest w tym oceanie, tuż za mną, bo jest to to miejsce, gdzie wieloryby bardzo często można spotkać? Czy czujesz tą gotowość, by poznać odpowiedzi na wszystkie pytania, kim naprawdę jesteś? Skąd pochodzisz? Dokąd zmierzasz? Po co tutaj jesteś? I poznać tą całą wiedzę, którą masz w sobie i której może często szukasz na zewnątrz, zamiast zerknąć głęboko? Jeżeli tak, to zaczynajmy.